Rola backend dewelopera jest bardzo zróżnicowana w dzisiejszym świecie IT i tak też dzieje się u nas. Hej, jestem Piotrek Starek i jestem .NET deweloperem w naszej firmie. Pracuję dla klienta z branży ubezpieczeń z Wielkiej Brytanii, który obsługuje ubezpieczenia przede wszystkim dla pojazdów na tamtejszym rynku. Aplikacja jest stworzona na bazie mikroserwisów oraz jest w całości obsługiwana w cloudzie, a także używamy wielu integracji z systemami zewnętrznymi oraz naszymi wewnętrznymi, co też daje nam ciekawe możliwości rozwoju wewnątrz tej aplikacji. Na przykład możemy powiedzieć, że wykupując polisę w takim systemie, musimy przesłać informacje na temat tej polisy do systemów zewnętrznych, w szczególności administracyjnych. Nasz system opiera się o najnowsze rozwiązania Microsoft z zakresu .NET, a także opiera się o technologie chmurowe, takie jak AWS, czy choćby mamy w projekcie infrastrukturę, która jest oparta o Terraforma. Rozwiązania na backendzie nie tylko opierają się o same serwisy, które je obsługują, ale także mamy zespoły, które zajmują się choćby data science. Jednym z najważniejszych elementów w naszym systemie jest Continuous Deployment i Continuous Integration, które tak naprawdę odpowiadają za kwestie dostarczania naszego produktu. I między innymi w nich są zawarte nasze testy, wiele ich poziomów, zaczynając właśnie od testów choćby unitowych, które są napisane w XUnitie, w aplikacjach .NET, a także w następnych etapach testy na przykład performance'owe, które odpowiadają za mierzenie wydajności naszego produktu. Zespół w projekcie jest bardzo różnorodny. Pracujemy także z klientem, który ma swoich BA-ów, czy też swoich architektów, ale też są ludzie, którzy wykonują podobne role po naszej stronie. Mamy testerów, mamy backend deweloperów, mamy ludzi od data science, product ownerów. Różnorodny zespół oraz zróżnicowany stack technologiczny pozwalają nie tylko osiągnąć cele wewnątrz projektu, ale także cele indywidualne.